Wziąłem dziś repetytorium do angielskiego ze sobą. Tak, mam ciężką torbę. Mimo, że nie mam jakoś dużo. W sumie to była jedna książka, którą dziś brałam. Teraz sobie rozłożę ładnie sushi, kupiłam w Biedrze. Ogólnie lubię takie nawet sushi z takich opakowań z Lidla czy z Biedronki. Rozłożę jakoś ładnie na talerzyku, bo będę nagrywać mukbangi i dwa, żeby to ładnie wyglądało, a nie z takiego czegoś. I zabieram się właśnie za jedzenie i nagrywanie. Jak wy oglądacie tego vloga, to już pewnie jakiś jeden jest, więc zapraszam do obejrzenia i w ogóle do zostawienia subskrypcji i łapki w górę pod tym filmem. Jeszcze wpadnijcie na moje social media. Rozłożyłam już sobie i tak się to prezentuje. Pewnie w tle słyszycie moje psy, które bardzo by chciały to zjeść. Nie mam takich specjalnych miseczek na sosy. Znaczy to jest wasabi, a to jest sos sojowy, więc wziąłam takie mikro dwie szklaneczki. Właśnie skończyłam nagrywać, tak mi się nie chciało jeszcze siedzieć i nagrywać jednego mukbanga. Naprawdę już nie miałam ochoty tego robić, ale stwierdziłam, dobra, jak nie dziś, to kiedy. I jestem teraz taka szczęśliwa, bo będę miała dwa filmy na zaś. I cudowne uczucie, teraz to posprzątam. Jak na to, ile miałam do jedzenia, to się nie najadłam jakoś bardzo. Teraz jest godzina 15. Za 10 minut, więc zmontuję szybko jednego vloga, wstawię go i będę chillować. Postanowiłam, że dobra, jednak znajdę czas na to Never Ever Lies. Obejrzę to, bo już udało mi się wyżebrać Netflixa darmowego, więc trzeba skorzystać. To będzie dla mnie taka niespodzianka, boże niespodzianka, to nie jest niespodzianka, nagroda za to, że nagrałam po prostu dwa mukbangi. Oglądałam te TikToki, jeszcze nie obejrzałam Never Lies, ale obejrzę sobie zaraz. Przerwałam ten tydzień, więc sobie otworzę jakąś czekoladkę. Doszłam do wniosku, że nie wstawię tych TikToków tanecznych. Nie wiem, czy oglądaliście ostatni odcinek, ale tam o tym mówiłam. Po prostu się naprawdę, nie wiem, no nie czuję się za dobrze w tym. O, ale to fajnie wygląda. Wyglądało. W sumie to było do przewidzenia. Jestem za bardzo zmęczona i naprawdę chcę już się położyć, odpocząć. Polecam wam to. Ostatnio zaczęłam jeść słodycza. Nie za dużo. W sensie zjadłam tą babkę, co mama mi przyniosła. Takiego obwarzanka połanego lukrem i dzisiaj jem czekoladka. Wziąłam sobie taką. Jest jakaś z kawą. Trochę sobie za mały talerzyk wzięłam, ale tak wygląda moje śniadanie. Jest jakaś 20 i właśnie zaczęłam się malować dziś. W sumie się za dużo do was nie odzywałam. Nagrywałam wam tylko jakieś jedzenie, robiłam racuchy, później jadłam rybę. Co tam jeszcze robiłam? No sprzątałam, tylko że wam pewnie pokazywałam. W pokoju jeszcze mi zostało ogarnienie. Po prostu muszę ogarnąć ubrania. I kończy mi się w ogóle mój podkład. Bardzo go lubię. Jeżeli szukacie czegoś taniego, to polecam. Jeszcze jest teraz na promce chyba za jakieś 10 zł. Jego wcześniej kupiłam tylko po to, żeby malować się do szkoły. Bo normalnie tu używam o takiego. A wiecie, na jakieś takie wyjścia, imprezy i w ogóle, to myślałam, że tylko właśnie tym się będę malować. Jednak ostatecznie wyszło tak, że po prostu mieszam te dwa, a jak idę do szkoły, tylko tym się maluję. A załóżmy na jakieś urodziny, to też tamtego używam podkładu. Dziś w ogóle trochę takie chyba mocniejsze krycie zrobię i w ogóle mocniejszy makijaż, będę oczy malować. Może ustawię tak się do was. Obejrzałam do końca No Forever Never Lies. Nowy odcinek będzie 7 lutego, a dziś jest, nie wiem, chyba 4. W każdym razie sobota. Nie mam pojęcia, co to jest za dzień tygodnia. Tam chłopak zdradził swoją dziewczynę 6 razy i tutaj zdradził 7. W ogóle nie wiem, jakiś taki marazm tam się porobił. Nie wiem, według mnie to jest po prostu dziwne, jakby wybaczyć tyle razy, chociaż jak się kocha drugą osobę, to jest się zaślepionym.
Ciekawe, jak to się potoczy. Wydaje mi się, że ostatecznie się nie połączą ze sobą. W sensie, no nie pogodzą się i w ogóle rozstaną się. Bo, no jakby, wiecie, on nie przestanie jej zdradzać, w szczególności, że, nie wiem, on ma lat, może 21, tak mi się wydaje, albo 20. Jeszcze całe życie przed nimi i on zdąży ją wiele razy po prostu zdradzić. To już lepiej wejść w jakąś nową relację. Są młodzi, nie mają nic do stracenia, a jeżeli mają się połączyć, to i tak kiedyś los ich złączy. Póki co, nie wiem, może jak on dorośnie, to się ogarnie. Ja w ogóle mam taką, takie coś w sobie, tak, nie kurde, ja naprawdę zapomniałam ostatnio słów, to może przez tą godzinę. Taką teorię, że on po prostu bardzo lubi się kochać z innymi kobietami i w ogóle, ale też tam jest taką pewną osobę, z którą też zawsze może sobie porozmawiać, jakiś stosunek odbyć i w ogóle, jeżeli ma na niego ochotę, w każdej chwili po prostu. A wiadomo, no nie w każdej chwili można kogoś znaleźć tak na szybko, no chyba, że jakąś, nie wiem, dziewczynę lekkich obyczajów. A to trzeba zapłacić za to, więc on po prostu akurat ma za darmo. Nie wiem, tak uważam, a on ją już tyle razy zranił. Naprawdę bardzo fajna jest ta dziewczyna, chociaż też widziałam, że trochę kłamała chyba na jego temat, bo tam było, że kłamstwo. Było jakieś takie pytanie, czy ona kiedyś kłamała na jego temat i ona powiedziała, że nie, a ten eye detect wykrył, że to jest kłamstwo. Ona też tam miała jakieś relacje z innymi chłopakami, ale też się nie dziwię, bo jakby, nie wiem, chłopak mnie załóżmy zraził 3 razy, to ja bym po prostu, nie wiem, może sobie zaczęła szukać czegoś, żeby się, nie wiem, nawet zemścić. Chociaż no nie wiem, ja bym tego akurat nie zrobiła, ale wcześniej, nie wiem, nie mam takiej sytuacji, więc nie mogę powiedzieć, czy bym zrobiła, czy nie. Ale, no wiecie, o co chodzi. Może po prostu jakoś szukała zemsty albo powodu do zazdrości, więc szukała innego jakiegoś, może nie kandydata, ale chłopaka, który będzie ją adorował. Nie wiem, powalone sytuacje tam są naprawdę. W ogóle tak mi głowa boli, nie wiem, czy mówiłam. Właśnie dlatego pewnie ja normalnie mam jakiś okrojony zasób słów. Myślę nad tym, czy sobie nie pokręcić włosów, ale i w ogóle jakieś fajne fryzurki nie zrobić, ale no wolę kręcenie włosów na jakąś ważniejszą okazję zostawić, dlatego że no trochę się wtedy włosy jednak niszczą. A no teraz w ogóle puszczę jakiś podcast, żeby nie siedzieć tak bezczynnie, nie marnować czasu. Okej, ogarnęłam się. Z tyłu mam na plecach takie wycięcie w sukience. Widzicie chyba? W lustrze. Tak. I nawet udało mi się nagrać kilka TikToków, więc jest postęp. Mam nadzieję, że jakiś wstawię. Nie tak jak było ostatnio. Dalej mnie boli głowa. Nie wiem, właśnie tak jakby taki migrenowy ból, bo i odwodniona nie jestem. Wyspana jestem. Więc nie wiem, o co be. Ale trudno, człowiek musi to przeżyć. Jeszcze oszukując się, niestety rozsypałam puder, więc... upsik.